Cześć wszystkim, siemanko, z tej strony Mikołaj Sowiński, u mnie na kanale. Słuchajcie, już kiedyś tutaj nagrywałem filmik a propos pływania. To było gdzieś około 2 lata temu. Później też nagrałem filmik na Termach Maltańskich a propos pływania. Wszystko tyczyło się kraula. Dzisiaj sobie wrócimy do korzeni. Słuchajcie, odrobiłem lekcję, bo już prawie rok czasu jestem instruktorem pływania na basenie. Także trochę tych różnych sytuacji, zagadnień związanych z pływaniem, oswojeniem z wodą przerobiłem. No i, że tak powiem, naszło mnie coś takiego, żeby znowu coś nagrać dla Was, dla osób początkujących w temacie pływania. Jest to fajny sport, małe obciążenia są, bardzo dobrze wpływa na zdrowotność człowieka. Dobrze też rozwija sylwetkę, w szczególności jak ktoś trochę więcej pływa. Także dzisiaj sobie pokażemy kilka takich ćwiczeń dla początkujących, dla osób, które mają wręcz problem z lękiem przed wodą. Przede wszystkim na początku kilka ćwiczeń związanych z świadomością naszego ciała w środowisku wodnym. Ćwiczenia związane z wypornością, z wyleżeniem sylwetki na wodzie, z oddechem, ze spokojem. Tak, także jedziemy dalej, zapraszam. Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie, jakie dzisiaj będziemy wykonywać, jest to ćwiczenie związane z oddechem, szukaniem spokoju, rozluźnianiem sylwetki, mięśni, relaksacją. Idziemy pod wodę, wypuszczamy powietrze pod wodą. Ważne, żeby to robić spokojnie, nie spieszyć się i też ważny jest element, żeby wypuszczać powietrze tylko nosem albo nosem i ustami naraz, a nie tylko ustami. Idąc do góry, nadal wypuszczam powietrze i przy wyjściu do wody, przy wejściu na powierzchnię, spokojnie nabieram powietrza. Z powrotem wypuszczam znowu powietrze spokojnie, nie spieszę się. Tym wszystkim chodzi o to, żebym się potrafił zrelaksować. To ćwiczenie będzie problematyczne dla osób, które zaczynają swoją przygodę z wodą, z pływaniem. Będziecie czuć często coś na zasadzie psychosomatyki, jakiś taki ścisk wewnątrz klatki piersiowej albo ścisk w innych miejscach ciała, że na zasadzie odkładającego się stresu w ciele. Będzie Wam to bardzo utrudniało to ćwiczenie, ale z biegiem czasu będzie to ćwiczenie Was, będziecie nabierać pewności siebie, że nic złego Wam się nie dzieje, więc to uczucie tego ściskania w klatce piersiowej albo innych bólów w ciele będzie powoli odchodzić. Idziemy o krok dalej i staramy się to robić tam, gdzie nie ma gruntu. Wtedy to uczucie znowu może Wam wrócić do klatki piersiowej albo w innych miejscach w ciele. I najczęściej się spotykam z tym, że jest w klatce piersiowej i znowu wykonujemy to ćwiczenie. Można się złapać jakiegoś gzymsu, murku, jak jesteście na basenie. My tu jesteśmy nad jeziorem, więc jest trochę trudniej. Tutaj też występuje stopniowanie trudności. Albo można się odbijać od dna, albo można w ogóle bez dna to wykonywać i tylko korzystać z oporu wody do wynurzania się. To jest też stopniowanie trudności. Są te trzy etapy. Na początku z gruntem, głowa nad wodą, zanurzacie się z powrotem. Później żebyście nie mieli gruntu, kawałek się zanurzacie, całą głowę odbijacie się od dna, a później już kompletnie bez dna. Robicie taki spławik góra-dół. Szukacie w tym wszystkim spokoju, rozluźnienia, swobodnego oddechu. Zawsze pod wodą ważne jest, żeby wypuszczać powietrze. Ok, to jest ćwiczenie numer 1. Numer 2. Zapraszam tutaj kawałek bliżej. Jeżeli mamy już opanowany swobodny oddech, spokojny, nadal będzie trzeba to ćwiczyć, owszem. Jeżeli już mamy to ćwiczenie opanowane w sposób dobry, przechodzimy dalej do następnych zadań i będziemy przerabiać wyleżenie sylwetki na wodzie. Pierwszy będziemy ćwiczyć wyleżenie sylwetki na plecach. Kładziemy się na plecach i po prostu sobie leżymy. Co ważne w tym ćwiczeniu, żeby
ustawić swoje ciało, całe swoje ciało równolegle do tafli wody. Czym bardziej równolegle swoje ciało ustawicie, tym bardziej woda będzie was wypierała. Tak działa fizyka wody w połączeniu z waszym ciałem. Czym bardziej leżycie, tym bardziej was wypiera. Czym bardziej się zwijacie w kulkę, tym bardziej idziecie na dno. I tak samo, czym bardziej się napinacie. Dlatego tak ważne jest pierwsze ćwiczenie, żeby się nie napinać, bo czym bardziej macie napięte mięśnie, tym bardziej idziecie na dno. Szukacie rozluźnienia. Czym bardziej sobie leżycie swobodnie, tym bardziej woda was wypiera. Tak to działa. A my szukamy tego luzu nadal. Swobodny oddech, spokój. I ćwiczenie numer 2, związane z wyleżeniem. Ćwiczymy to samo, ale na brzuchu. Tu to jest bardziej skomplikowane, bo następuje element oddechu. Oddech nabieramy z przodu, poprzez zadarcie brody. Szybki wdech, długi, spokojny wydech, tak jak mówiłem. Ważne, żeby wydech robić poprzez nos. Albo poprzez nos i usta, nigdy tylko przez usta, a wdech zawsze następuje przez usta. Tu nabieram, spokojnie wydmuchuję. Wydech jest zawsze dłuższy niż wdech. Wdech trwa około sekundę, a nawet lepiej jak krócej, a wydech to zależy od rodzaju wysiłku, ale tutaj sobie załóżmy, że około te 6 sekund, 6-5 sekund. Tak, to mamy ćwiczenia związane z wyleżeniem. Ćwiczenie numer 3, praca nóg. Jeżeli mamy już opanowany wydech, jeżeli mamy już odpracowany oddech, wdech, wydech, spokój, jeżeli mamy już opanowane ten poczucie spokoju pod wodą, jak nasza głowa się zanurza, jeżeli mamy już opanowane wyleżenie na wodzie, to przechodzimy do pracy nóg. I teraz tak, praca nóg, jak to wygląda? Pokażemy to jeszcze w wodzie, ale może też tu pokażę. Noga ląduje tutaj w pozycji tylnej. Jak idzie do góry, to lekko się ugina w kolanie. Ugięcie kolana wynika poprzez opór wody na goleniu i na stopie. Stopa jest zrotowana lekko z biodra do środka i idzie do góry. I zobaczcie, jak teraz tutaj stopy się spotykają, to następuje przeprost w kolanie, cyk, tu, na takiej zasadzie i w sumie z tego najwięcej odbicia wynika. Znowu, cofamy stopę do tyłu, tutaj jest nogę do tyłu, noga jest wyprostowana, idzie sobie do tyłu, znowu, rotuję ją lekko w biodrze do środka, cyk, i znowu jest zgięta lekko i tutaj jest to doprostowanie. Ruch wygląda w ten sposób. Ruch wynika też z biodra, zauważcie, tu. Na takiej zasadzie. Tak, oczywiście, pracują dwie nogi, lewa, prawa. Na takiej zasadzie i to ważne, żeby dobrze to wyćwiczyć. Pierw ćwiczymy na plecach, później na brzuchu. Najlepiej z jakimś przyborem, deską, pullboyem albo jakimś makaronikiem. Najpierw ćwiczymy na plecach, później na brzuchu. Bardzo ważny element, kluczowy, jest to też podstawowy element. No i na nogach zaczynamy sobie już pływać. Wyleżenie sylwetki, nogi pracują. Swobodny oddech, spokój ducha wewnętrzny i można już płynąć pierwsze metry pokonywać. Ok. Dobra, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest fajne miejsce, Jezioro Sowieckie, polecamy gorąco. Dobra, ćwiczenie numer 4, przechodzimy do ćwiczenia numer 4. Jeżeli mamy to opanowane, teraz te nogi, wyleżenie, oddech, spokój ducha w wodzie, no to zaczynamy, przechodzimy sobie do pracy rąk i praca rąk. Pierw zaczynamy o pracy rąk na grzbiecie. Ręce idą wyprostowane nad głowę, w taki sposób. Tutaj można albo deskę złapać, albo deskę, albo tego pullboya, makaronik. Coś, co da nam dodatkowy wyporność. Będzie nam dzięki temu troszeczkę łatwiej. I zobaczcie, idzie jedna ręka, tutaj, idzie do góry. Tu trafia i znowu druga ręka, cyk.
cyk, do góry. Tak jakbyście, zobaczcie, takiego aniołka robili na śniegu, cyk. I w ten sposób aniołka, ale jednorącz, nie? I z tego wychodzi tak naprawdę taki aniołek. Każdy chyba robił aniołka, to wiadomo, o co chodzi. I tu przybijamy sobie zawsze nad głową piątkę. I w ten sposób staramy się płynąć. Ręce proste w łokciach. Zobaczcie, że nie zginamy tutaj rąk w żaden sposób. Cały czas ręce są wyprostowane. I robimy w ten sposób, a dłoń dociągamy zawsze do biodra. Tu wręcz można tutaj się klapnąć w bok uda. I w ten sposób możemy dodać pracę rąk przy jednocześnie pracy nóg. Ok, to jest ćwiczenie numer 4. I jak mamy przerobione na plecach płynięcie grzbietem, takie wstępne, bardzo podstawowe, to możemy odwrócić naszą pozycję o 180 stopni i przejść na brzuch. Polega to dokładnie na tym samym, tylko ruch jest, że tak powiem, mięśnie pracują na odwrót. Czyli znowu kładę się, nogi nam pracują, tak jak było pokazane w poprzedniej części filmiku. No i rękami też macham, zobaczcie, proste ręce, cyk, cyk. I też dobrze, jak tu mam jakąś deseczkę, pullboya, makaronik, oddech robię sobie z przodu, płynę. I znowu głowa do wody, prawa, lewa, oddech. Prawa, lewa, oddech. Prawa, lewa, oddech. Jest to też bardzo intuicyjne ćwiczenie. Ja na początek polecam cały czas ręce prosto trzymać. To będzie, że tak powiem, mniej zmiennych do pilnowania. Będzie nam się łatwiej tego nauczyć. Tak jak mówię, tu bardzo ważne, żebyście ten oddech robili krótki. I od razu do wody i wypuszczacie spokojnie. Wdech musi być taki eksplozywny, dynamiczny, szybki, a wydech ma być właśnie spokojny, na odwrót. Na takiej zasadzie i pamiętajcie, że wydech zawsze jest nosem, bądź nosem i ustami, a wdech zawsze ustami. Zawsze ustami. Tak, wiem, że to dla wielu może być nieintuicyjne, bo naturalne dla człowieka jest oddychanie nosem, nie? Tak, także to jest ćwiczenie numer 5. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam za oglądanie. Słuchajcie, polecam pływanie, świetny sport. Tak jak mówiłem, mało obciążeń tu jest, bardzo dobrze wpływa na zdrowotność człowieka. Też można sobie nad jeziorem popływać, tak jak tu na przykład dzisiaj jesteśmy. Przepłynąć sobie zawsze, to jest jakaś tam forma małej przygody. Sobie przepłynąć od brzegu do brzegu, zawsze człowiek się po tym dobrze czuje. No i też choroba XXI wieku, no. Ból odcinka lędźwiowego, no pływanie na to świetnie wpływa, dlatego ja tak to rekomenduję. Dobra, słuchajcie, także co? Do zobaczenia, pozdro, cześć.